Cześć, witam Cię w kolejnej tygodniówce JS, która też będzie, no już jakaś duża liczba nam się tutaj powoli gromadzi, a dzisiaj mam dla Ciebie również bardzo dużą liczbę newsów JavaScriptowych podzielonych na kilka części, bo będziemy mówili sobie o aktualizacjach, o materiałach do nauki, o pewnych bibliotekach. O czym konkretnie? No cóż, nie zabraknie dzisiaj na pewno Reacta, Node'a, JavaScriptu, jakiego takiego, nawet CSS, nawet rzeczy do Angulara się pojawią, także będzie naprawdę sporo. Zaczynamy! Mateusz Buturla przesłał i dziękujemy Ci bardzo za ten link, a mianowicie taka biblioteka, takie narzędzie, które nazywa się MSW i bardzo ciekawe, które pozwala nam tak naprawdę bezpośrednio w Service Workerze sprawić, że możemy sobie mockować to, co się dzieje w sieci. Czy to jest na przykład właśnie RESTowy API, czy to jest GraphQL. W bardzo prosty sposób możemy sobie właśnie dzięki temu testować na przykład, co by się działo przy różnych zapytaniach, przy różnych odpowiedziach i tak dalej. Wiemy, jak często ciężkie może być de facto debugowanie właśnie serwis workerów, dlatego bardzo fajnie, że taka biblioteka powstała i dzięki bardzo Mateusz za przysłanie jej. Kolejna rzecz to bardzo prosta strona internetowa permission.site. Niesamowite, ciekawe narzędzie, które pozwoli sprawdzić, jakie API działa w Twojej przeglądarce i które z nich działają na HTTP, a które z nich na HTTPS. Co na myśli? Ja na przykład klikam sobie location i widzę, że faktycznie mogę, wyskakuje mi takie powiadomienie, czy mogę na przykład sobie dać, że zezwalam. Co tu jeszcze ciekawego? Mamy screen share i widzę, że mogę udostępnić ekran. Ja dam anuluj, będę miał na czerwono. Natomiast jeżeli się okaże, że na przykład czegoś nie posiada jakiegoś API, moja przeglądarka typu augmented reality, to jest dostępne eksperymentalnie, trzeba pewną flagę włączyć w Chromie, dlatego mam na czerwono, no właśnie mam taką informację. Warto sprawdzać na urządzeniach mobilnych, prawda? Na iOS-ie na przykład, czy na Androidzie, nie wiem, w Xiaomi browserze, możemy sobie zobaczyć, które z tych API są tak naprawdę wspierane i w jaki sposób wyglądają okienka z pytaniami. Od razu tą informację mamy. Dla mnie rewelacja. No dobrze, to teraz takich podpowiedzi życiowych. Jak sprawić, żeby właśnie tutaj ktoś sobie napisał tysiącoelementową jakąś tablicę, wyrenderować za pomocą Reacta, jak zrobić to w sposób szybki. Bardzo fajna rzecz, tak? Czyli mamy 1000 elementów, widzimy, co się dzieje, jak to wygląda, każdy może zgadnąć. Natomiast okazuje się, że można bardzo dużo wprowadzić drobnych rzeczy, które sprawią tak naprawdę, że będzie się to wszystko działo szybciej i przede wszystkim płynniej, bo o to chodzi, żeby na końcu właśnie cały ten ruch, na przykład przy przewijaniu takiej wielkiej ilości elementów, był po prostu płynniejszy. Bardzo fajna sprawa. No i już trzymając się oczywiście przy Reakcie, TypeScript, temat, który właściwie to jak bumerang wraca, teraz zauważyłem, że bardzo tak swojsko brzmiące imię, nazwisko. Zobaczcie, Maciek Wątroba, czyli jakiś Polak, który napisał takie szybkie podpowiedzi, jak sprawić, żeby typy w TypeScriptie dla naszych komponentów reaktowych, kiedy jakieś tworzymy, czy to dla siebie, oczywiście, no bo to robimy, czy też nawet na zewnątrz, gdzie się pokazujemy, żeby one były jak najlepsze, jak najłatwiej podpowiadały. To jest bardzo fajna rzecz, która by się przydaje. Zobaczcie, na przykład takie ciekawe tutaj pomysły, jak sprawić, że można było używać na przykład literek zamiast często powtarzających się liczb. Także tego typu rzeczy jak najbardziej znajdziemy właśnie w tych podpowiedziach, które mamy od Maćka. Spermint. Bardzo mi się to spodobało. Testowanie na froncie. Znowu kolejna rzecz, która bardzo często wydaje mi się nieco przekomplikowana, no bo mamy coś w kodzie, mamy coś wizualnego. Jak to połączyć po fajnymi testami? Nie ma problemu, ściągasz sobie aplikację w bardzo prosty sposób. Można sobie wyklikać po prostu, co w którym miejscu powinno się stać, w jakim na przykład powinien być, tutaj możecie zobaczyć też kontrast, co może się na przykład dziać, jakie elementy powinny się zanimować i tak dalej. Wszystko to nam generuje automatycznie test dla naszego frontendu. Bardzo fajna rzecz z Spermint.js. Jakiś czas temu pomyślałem o mojej aplikacji nestowej, a co, chciałbym, żeby była jak najszybsza, każda milisekunda się liczy, no to nie chciałbym używać Expressu, tylko coś, co działa bardzo podobnie oczywiście do Expressa, mianowicie Fastify. No i śmiałem się bardzo tutaj z moim wspólnikiem, bo siedzieliśmy razem nad tym, rozkminialiśmy i tego samego dnia wyskoczył mi taki oto tytuł, a mianowicie How to migrate your app from Express to Fastify. Czyli jeżeli korzystasz z Expressu lub będziesz korzystać z Expressu, masz go w swojej aplikacji, jak zmienić go, żeby pod spodem był Fastify, który tam, gdzie jest to po prostu potrzebne, sprawia, że wszystko działa troszeczkę szybciej. Bardzo fajnie, od góry do dołu wszystko jest pokazane, jak to zrobić na początku prosto i szybko, a później jak to zrobić w sposób
prawidłowy. Teraz cała seria artykułów, krótkich notek, informacji na ten temat, co się zmieniło w JavaScriptie, czyli update'y, aktualizacje. No i mamy najnowszą wersję Node 15.13.0, kilka ciekawych informacji, między innymi takie API, które są webowymi właściwie API pozwalającymi odkodować, zakodować coś w Base 64, także będziemy to już mieć wbudowane, jak widać. Mamy kilka informacji, mamy zmienionego NPM-a do najnowszej wersji, mamy również możliwość chociażby pobierania nazw nagłówków podczas przesyłania z sieci HTTP w taki sposób, jaki one zostały przesyłane, niezmodyfikowane przez Node'a wewnętrznie. No ale ciekawsza, myślę, jest informacja na temat nowej wersji LTS. Ja się zawsze cieszę, kiedy czytam wersję LTS, bo coś się zmieni. Wersja 12.22.0, czyli wersja stabilna, long-term support, będzie długo wspierana. No i tutaj zazwyczaj są jakieś tam niezbyt ciekawe rzeczy. A tu akurat w tej aktualizacji pojawia się całkiem sporo ważnych zmian. Między innymi moduły ECMAScript są teraz uznawane za stabilne. Czyli można się domyślić, że w niedalekiej przyszłości być może będzie to domyślny sposób importowania, eksportowania różnych bibliotek, różnych plików, co oczywiście na pewno przysporzy sporo problemów, bo to czasami tak właśnie jest, natomiast ma to pozwolić tak naprawdę na dużo lepsze zarządzanie właśnie zależnościami. Mamy również najnowszą wersję Node API. To też jest bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że będą mogły powstawać znowu bardziej zaawansowane biblioteki. No i kilka tutaj rzeczy, które są związane z mierzeniem działania wewnętrznie naszej aplikacji, co poszło tak, co poszło nie tak. Czyli mamy m.in. możliwość zobaczenia, co się działo w silniku V8, który mamy przecież pod spodem Node'a, oraz mamy informację bardzo ciekawą, a mianowicie sprawdzenie, jak bardzo wykorzystywany jest nasz event loop. Rzecz, której wcześniej nie było tak łatwo się dostać, teraz będziemy mogli dokładnie wiedzieć, czy na przykład tego event loopa nie zapychamy, czy jaką on ma potencjalną objętość. No i oczywiście TypeScript, kolejna tutaj wersja 4.3, ogłoszone 1 kwietnia, mam nadzieję, że nie prima aprilisowo. I tutaj można by bardzo dużo powiedzieć, bo bardzo dużo się zmieniło, ale z takich rzeczy na przykład ciekawych, to gettery mogą mieć inne typy niż settery. Tutaj jest fajny przykład pokazany przed Wami, a mianowicie czasami jest tak, że kiedy przyjmujemy jakąś wartość w naszej klasie, no to sobie coś z nią tam robimy, zmieniamy. Na przykład tutaj sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze, czy ona nie jest zła, jeżeli tak, to automatycznie ją podmieniamy. Natomiast kiedy już ją odczytujemy, to ona ma zawsze konkretny typ, bo już wtedy sobie właśnie zadbaliśmy o to, żeby ten typ był tutaj dobry i teraz jest to jak najbardziej możliwe. Mamy również informacje na temat zmian w stringach. Bardzo dużo się rzeczy zmieniło, już ostatnio też o tym wspominaliśmy, mówiliśmy, natomiast można na przykład sobie zrobić taki typ ciekawy, czyli zawsze będzie to tekst, dokładnie hello i jakaś wartość. Tutaj poszło tak naprawdę dużo dalej, a mianowicie to działa w wielu miejscach. Można to zrobić tak naprawdę bardzo dokładne jednostki, chociażby w CSS-ie, o czym wspominaliśmy właśnie ostatnio, jak o tym mówiliśmy. No i znowu pojawiła się tutaj kolejna rzecz z ECMAScriptu, a mianowicie prywatne pola z haszem, które strasznie dla mnie wyglądają, ale cóż, będę się musiał przyzwyczaić, tak jak się musiałem przyzwyczaić do wielu emotek czy wielu reakcji na Facebooku, też mi się to wydawało beznadziejne, potem się przyzwyczaiłem, wszędzie dawałem serduszka. Może też nie będę już pisał private, no bo jednak szybciej będzie faktycznie z tym haszem. No i bardzo ważne, faktycznie podczas runtime'u, czyli ten JavaScript nasz kiedy się już uruchamia, czy to w przeglądarce, czy w Node, czy gdziekolwiek przecież indziej, to jest dbane właśnie o to, żeby faktycznie nie można było się dostać do tego pola, do tej właściwości. Także na pewno tutaj na plus. Również sprawdzenie bardzo fajne, ciekawe, czy po prostu nie zapomnieliśmy na przykład await. Mówiąc krótko, tak skracając te miejsce. Także bardzo mocno polecam przyglądnąć się. Oczywiście jak zwykle w takich sytuacjach TypeScriptowych beta nie zalecam stosowania tego czy na produkcyjnie, czy w ogóle w aplikacji, nawet, którą się dla siebie robi. Natomiast warto zajrzeć do tego artykułu z jednego ważnego powodu. A mianowicie to pokazuje, jaka jest przyszłość TypeScriptu. Jak widać, znowu maluje się pięknymi Microsoftowymi barwami. No i nie mogłoby zabraknąć NativeScript 8.0. NativeScript to jest, można powiedzieć sobie, troszeczkę taki React Native, tylko że bardziej dla Angulara, czy też bodajże Vue. Nie jestem do końca przekonany do tego, to trzeba było sprawdzić. Natomiast zobaczmy sobie, co tutaj się zmieniło. Między innymi, może dlatego niekoniecznie tak to lubię, bo od 2015 Persona Box Shadow i już zaczęło działać. Brawo! Jest również wsparcie dla M1. Jest również kilka innych rzeczy, między innymi to jest bardzo fajne.
myślę, niezależnie od języka programowania, jakiego się korzysta, NativeScript od teraz ma poradniki, jakie są najlepsze właśnie, najlepsze wzory, najlepszy sposób pisania kodu właśnie w tej frameworku. Deno, no nie mogłoby zabraknąć Deno, bo zaraz by ktoś krzyczał mi tutaj w komentarzach, Kuba, Deno, nie powiedziałeś o Deno, a Deno założyło Deno Company, jasne, czyli nasza odwrotność Node'a, tak, czyli chęć zrobienia czegoś, co działa troszeczkę jak Node, ale działa lepiej, jest bezpośrednio dedykowany TypeScriptowi, zyskała własną firmę, czyli Ryan Dahl, czyli osoba, która również Node'a przecież wymyśliła, założył Deno Company, które pozyskało bardzo duże środki, kilka milionów tak naprawdę właśnie na rozwój. No i mamy nadzieję, że to tak naprawdę sprawi, mówię w imieniu kilku osób, bo wielu programistów ma nadzieję, że to sprawi, że Deno się będzie jeszcze szybciej rozwijało, co znowu napędzi Node'a. No bo, jak już wielokrotnie powtarzałem, konkurencja jest dobra zawsze na końcu dla konsumenta, również jeżeli chodzi o programowanie. Im więcej technologii ze sobą się bije, to która jest najlepsza, tym lepiej dla nas programistów, bo dostajemy lepsze, wygodniejsze narzędzia. Wielokrotnie mówiłem Wam o tym, jak zrobić dodatkowe workery, albo nawet uruchomić kilkukrotnie naszą aplikację w Node.js-ie, żeby na przykład, kiedy mamy coś wyczerpującego, nasz procesor, jakieś hardkorowe obliczenia, prawda? To żeby to po prostu się działo na wielu rdzeniach. Tutaj jest bardzo fajne wideo, ale jest to też potem opisane, jak tak naprawdę możemy do tego podejść. Mamy tutaj różne te opcje, o których sobie mówiliśmy pojedynczo. Czyli właśnie osobne procesy. Mamy osobne procesy za pomocą subclusteringu. Mamy właśnie worker thready, tak? Czyli te wszystkie możliwości są tutaj wypisane i mamy od nich informacje, jakie są plusy, jakie są minusy, w jaki sposób z nich skorzystać. Tylko że ten zaawansowany element Node'a, jak sprawić, że mamy równoległe wykonywanie naszego kodu, Cię interesuje, na pewno warto zacząć od tego właśnie miejsca. Bardzo fajna biblioteka, mi się podoba. Ja jestem za, szczególnie dlatego, że nie ma tam żadnych zależności. No nie jest może za mała, 100 kB, ale zobaczmy, co to nam daje. Pry, czyli mamy Araya, który tak naprawdę po prostu ma pewne dodatkowe możliwości, a mianowicie możemy sobie tutaj na przykład mapę, czy for each'a i tak dalej zrobić asynchronicznie. Wiem, jest dużo innych bibliotek, które to robią. Natomiast tutaj mamy po prostu zwykłą tablicę, można by powiedzieć, która już sama w sobie po prostu ma wygodny sposób, można do tego korzystać. To, co mi się bardzo podoba, to jest to, że jest w pełni kompatybilna właściwie ze zwykłymi tablicami. To znaczy, że jeżeli masz już kod, który działa na jakichś tablicach, to możesz podmienić sobie, że to będzie ta tablica prejowa i ona i tak powinna działać, twój kod powinien działać tak samo. Po prostu uzyskasz nowe dodatkowe metody, które są dużo wygodniejsze. Dla mnie bomba, ja będę korzystał. Piękne, prawda? Tutaj popatrzcie, jakie piękne logo ktoś zrobił. No właśnie, podobno stwierdził, że to jest najszybszy open source'owa tabela na świecie. Nie ma szybciejszej, nie ma takiej, która by działała tak płynnie, tak fajnie, nie blokowała głównego wątku w przeglądarce. Warto być może się zainteresować, jeżeli masz dużo danych do wyświetlenia. Wygląda to, że w prosty, przystępny sposób można to wyświetlić. No a autorzy twierdzą tutaj, że będzie to wyświetlone w najszybszy możliwy sposób. Bardzo ważna informacja, od iOS 14.5 zauważono, bo to też nie jest jakoś tam oficjalnie, że powoli Apple zaczyna odrzucać te aplikacje, które nie spełniają tych najnowszych zasad dotyczących transparentności aplikacji, transparentności śledzenia w aplikacji. No i tutaj właśnie jest informacja, że w momencie, kiedy Twoja aplikacja będzie pobierać jakieś dane użytkowniku, szczególnie jeżeli na przykład chodzi o wymianę jakiejś informacji o reklamach, czy nawet wyświetlanie proste reklam, to musi o tym poinformować użytkownika. Inaczej iOS czy Apple dokładnie zaczyna już takie aplikacje usuwać. Wróć. Zaczyna takie aplikacje blokować. No właśnie, i w tym temacie, co się okazuje, nagłówek bardzo bajtowy, zanim sobie go przeczytamy, nie będę go czytał, przejdźmy sobie może do tej części artykułu, krótko ci streszczę początek, bo to jest myślę takie najciekawsze, pokazuje faktycznie, co się dzieje. No więc osoba, która tutaj chciała nam sprawdzić, w jaki sposób to działa, zaczęła śledzić, co dokładnie śledzi iOS i co dokładnie śledzi Google. I okazuje się, że Android, że Apple na przykład śledzi dużo więcej, bo na przykład cały czas śledzi naszą lokalizację i przesyła na swoje serwery. Bardzo ciekawe. Również lokalny adres IP oraz pobliskie sieci Wi-Fi. Nie tylko te, do których jesteśmy
podłączeni. To jest bardzo ciekawe, a więc teoretycznie więcej informacji niż Android. No ale okazuje się, że Android właśnie te tytułowe 20 razy więcej danych wysyła. Okazuje się, że bardzo dużo tych rzeczy jest do Google wysyłanych, do Android, do Apple'a nieco mniej. I tu jest ciekawostka też taka, że średnio dokładnie jeden i drugi system to 4,5 minuty, niezależnie czy coś robimy, czy w ogóle nie robimy nic, wysyła dane na nasz temat do naszego kochanego Google'a albo Apple'a. Co o tym uważacie? Jak się na to zapatrujecie? Bo teoretycznie no wiadomo, że dane to są tak naprawdę wykorzystywane dla naszego dobra, żeby uprzyjemnić to, w jaki sposób korzystamy z urządzenia, żeby go ulepszyć. No, ale z drugiej strony dane lokalizacyjne, wszystko, co w zasadzie robimy, czy bardzo dużo informacji, no, jest to takie nieco podejrzane, prawda, że tak dużo danych jest wysyłanych. No i przede wszystkim, co sądzicie o tym bajtowym, ale no prawdziwym, bo bazowanym na liczbach, tytule, a więc, że 20 razy więcej danych jest wysyłanych z Androida niż z iOS-a. No, ciekawy jestem waszego zdania w komentarzach. Natomiast bardzo dobra wiadomość dla PWA, czyli dla mnie również i dla Was, mam nadzieję, że też, że niedługo instalowanie PWA będzie bardziej takie odczuwane właśnie jako natywne na Androidzie. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest nic innego jak widok, który proponuje nam Android na Chromie oczywiście, Google'owym, żeby sobie zainstalować aplikację PWA. No przepięknie, no wygląda prawie, że jak normalne instalowanie aplikacji, mamy opis, mamy screeny, informacja, wystarczy, że dodasz description i screenshots do swojego pliku manifest i już niedługo takie coś się pojawi. Świetna, doskonała wiadomość. W tym momencie ktoś mnie zapytał, no dobra, super, a co z Safari? No nie, dalej olewa i dalej nie pomaga niestety ładnie wyświetlać możliwości instalowania PWA, a szkoda. The React Native Guide I Wish I Had. Bardzo fajna nazwa. Bardzo fajny to naprawdę dwuczęściowy właśnie tutorial. Jeżeli nie programowałeś wcześniej w React Native, a masz taką ochotę, bo co jakiś czas do tego wracałem, mam nadzieję, że przekonuje Cię to, że być może warto w tej technologii zrobić swoją aplikację mobilną, to tutaj jest idealny wstęp od początku. W drugiej części znowu bardziej jest o Reduxie, o takim zarządzaniu stanem aplikacji i tak dalej. Bardzo fajna rzecz i budujemy tutaj kompletną aplikację, tłumacząc po kolei wszystko, co się dzieje. Bardzo polecam właśnie ten artykuł Benjamina. No i jak już się uczymy, to FreeCodeCamp nam zrobi coś jak Learn CSS Flexbox by Building 5 Responsive Layouts. Fajny pomysł dla osób, które jeszcze Flexa nie rozumieją albo z niego nie miały okazji korzystać. 5 po prostu prostych projektów do bardziej skomplikowanych, żeby sobie poćwiczyć ładne używanie Flexa. Bardzo fajnie. Tools for Auditing CSS. I tutaj mamy dosyć ciekawą możliwość tego, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy nasz CSS jest dobry. Co to znaczy, że jest dobry? No to autor na początku właśnie tłumaczy, co to oznacza i że to nie jest łatwe sprawdzanie, na przykład, czy mamy pełne pokrycie CSS-a, czy używamy dobrych właściwości, czy one są tam, gdzie być powinny. I mamy tutaj naprawdę trzy takie działy z narzędziami. Pierwsze to skorzystanie z tego, co mamy w DevToolsach. Potem wchodzimy dalej do narzędzi online, które pokazują trochę więcej i na końcu takich narzędzi hardkorowych, można powiedzieć, w linii comment, które potrafią nam pokazać zdecydowanie najwięcej informacji na temat tego, czy nasz CSS jest prawidłowo napisany. Dla każdego frontend developera pozycja obowiązkowa. Prefers Reduced Motion. Bardzo mi się podoba to. A mianowicie informacja o tym, jak zrobić, i może przejdźmy sobie tutaj do tego screena, dla osób, które preferują, żeby faktycznie było mniej ruchu na stronie. Bo mamy dużo osób chociażby z epilepsją, czy po prostu osób, dla których jest to z różnych powodów nieprzyjemne, kiedy coś tam się rusza. My wszędzie dalej, nie? Walimy te animacje, tu płynnie, tu wyskakuje, tu wybucha, jeszcze tego brakuje. Przypominacie sobie, w Cyberpunku była taka sytuacja, tam jak się zakładało te całe gogle, tak szybko błyskało, kto grał, to wie, co chodzi. To po kilku dniach chyba była jedna z pierwszych patchów, które zostało wydanych, właśnie po to, żeby to nie migało tak szybko. No i tutaj mamy informację, jak Ty możesz zrobić, żeby komuś, kto znaczy sobie w przeglądarce, że nie chce tak dużo ruchu, żeby mu przyjąć oglądanie sieci. I tu jest tak naprawdę bardzo fajny, prosta odpowiedź. I to jest początek tak naprawdę. Natomiast ten początek wygląda w ten sposób. Ja sobie zrobiłem coś podobnego w moim resecie CSS. A mianowicie, że jeżeli ktoś mu nie życzy sobie, to właśnie wszędzie daje po prostu gwiazdka, animation, none,
transition 0 albo też none i też wyłączam od razu wszystkie te możliwe animacje, po prostu żeby tej osobie danej to nie przeszkadzało. Natomiast to dopiero początek, tak jak w Mobile First, na początku myślimy o tym cięższym, czyli małym ekranie, potem o większym, to tutaj autor proponuje, żeby na początku pomyśleć o braku animacji, żeby to dobrze wyglądało, a dopiero później tam, gdzie jest łatwiej, czyli możemy czymś ruszać, rozbudować nasz arkusz styli. Bardzo ciekawy artykuł. I na końcu artykuł o tym od Stack Overflow, prawda, ich bloga, żeby zapomnieć o prawie Moore'a, tak, który mówi, że tam chyba co roku mamy dwukrotnie szybszy sprzęt. Mówią tutaj, że nie do końca o to chodzi. Najnowsze badania pokazują, że to, co napędza najczęściej szybkość, prędkość, tą odczuwalną naszą, czyli urządzenie plus software, to są tak naprawdę algorytmy. Bardzo fajnie tutaj króciutko jest powiedziane. Trochę więcej informacji na ten temat jest to właśnie w tym podcaście dołączonym. Natomiast warto sobie zobaczyć, chociażby to jest ciekawe, że większość algorytmów pochodzi z USA, natomiast nie od bezpośrednio osób, które są w USA wykształcone, a głównie osoby, które do USA na przykład, czy w dużej części osoby, które wyemigrowały na przykład do USA. Także bardzo ciekawe spojrzeć sobie tak właśnie troszeczkę szerzej, co tak naprawdę składa się na to, że my odczuwamy, że coś jest szybsze na świecie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą tygodniówkę JS. Chcę Ci powiedzieć, że mamy dla Ciebie z Samurajem mega niedługo rzecz, naprawdę mega. Cieszę się już na to, na samą tą myśl, chociaż jeszcze kilka tygodni muszę się wstrzymać, także będziemy też Cię informować na bieżąco. A ja zapraszam Cię już na kolejną tygodniówkę, która, jak sama nazwa wskazuje, pewnie za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.